Jeżeli chodzi o całościowe przygotowanie do sportów walki, to pokarmy, na których powinniśmy się oprzeć, powinny się cechować wysoką wartością odżywczą. Raczej nie ma tutaj miejsca na wypełniacze w formie jakichś tam sałatek owocowych czy sałatek warzywnych. Ewentualnie powinniśmy to sporządzić w formie koktajlu, ponieważ przygotowania kondycyjne pochłaniają tutaj bardzo dużo energii. W związku z tym powinniśmy się skupić na tym, żeby te pokarmy faktycznie dawały zawodnikom sportów walki odpowiednią ilość białek, tłuszczów, węglowodanów, jak również innych składników żywieniowych, jak antyoksydanty czy nutraceutyki. Gdybyśmy skupiali się tutaj na jakichś sałatkach warzywnych czy też owocowych, dawałyby ono nam bardzo dużą sytość, natomiast problem byłby z tym, aby kolejną porcję pokarmu przyjąć w określonym czasie. Jeżeli chodzi o dalszy aspekt, o który pytałeś, czyli o napoje zero, no to bardzo wielu zawodników posiłkuje się takimi napojami w ramach przygotowań, ponieważ mają taką dziką ochotę na słodycze. Natomiast w momencie, tak wynika przynajmniej z mojego doświadczenia, że gdy zbilansujemy odpowiednią ilość węglowodanów w formie produktów bezglutenowych, skrobiowych, to ta ochota znacznie odchodzi i wtedy nawet zwykłe soki czy jakieś właśnie wspomniane wcześniej koktajle warzywno-owocowe w zupełności wystarczają w tej materii. W kwestii suplementów, tutaj można powiedzieć o suplementacji stałej, która wchodzi w ramach sportów walki, oraz suplementacji funkcjonalnej, a więc w zależności od tego, jak będą prezentowały się wyniki krwi oraz moczu danego zawodnika, możemy oprzeć się tutaj o suplementacji składnikami witaminowo-mineralnymi, jak również możemy oprzeć się o produkty, które będą tutaj hamowały zakwaszenie, między innymi beta-alanina, kreatyna lub też wyciąg z grzyba takiego cordyceps. To jest w zasadzie taka stała suplementacyjna baza. Jeżeli chodzi o całościowe odwodnienie, to ja jestem osobiście zwolennikiem odwodnienia pasywnego, a więc w ramach kilku ostatnich dni przed ważeniem staramy się wprowadzić dietę bezwęglowodanową, dzięki czemu nawet sama podaż wody w organizmie potrafi spaść, plus tutaj tak zwane pasywne odwodnienie, a więc ograniczenie tej racji wodnej do pół litra, a góra litra na dobę w zasadzie robi większość roboty. Problemem jest, tak jak powiedziałeś, amatorski sport walki, gdzie ważenie i walka jest tego samego dnia. Wtedy automatycznie ten okres zbijania wagi trzeba rozpocząć wcześniej i nie może być to doprowadzone do takiego ostatecznego wycieńczenia, więc zbijanie tutaj dużej liczby wody kategorycznie jest zabronione, ponieważ odbije się to negatywnie na formie naszego zawodnika. Dlatego też powinniśmy raczej bardziej zadbać o lekki katabolizm masy mięśniowej, jak również o utrzymywanie poziomu otłuszczenia na niskim poziomie. Kelly Starrett, który jest specjalistą od przygotowania motorycznego, powiedział kiedyś bardzo fajną rzecz. Każdy sport zawodowy będzie prędzej czy później prowadził do kontuzji. Naszym zadaniem jest jedynie zapewnienie tego, aby ten okres maksymalnie przesunąć w czasie. Niestety bardzo często wygląda to w ten sposób, jaki porównał w swojej książce, a więc można to podsumować zdaniem: kochanie, zrobiłam tosty, ale spaliłam dom, a więc uzyskaliśmy pewien benefit, natomiast cena, którą zapłaciliśmy za niego, była znacznie wyższa. Z tego też względu osobiście uważam, że trzeba kompensować odpowiednio potrzeby regeneracyjne. Jest trening, wszystko fajnie, natomiast odpowiednia ilość snu czy też metody odnowy biologicznej jak masaż, kriokomora, hydromasaż są jak najbardziej tutaj na porządku dziennym. Osobiście u wszystkich naszych podopiecznych staramy się wprowadzić tak zwaną metodę foam rollingu, a więc automasaż przy użyciu gadżetów takich jak wałki piankowe czy też piłki. Zdecydowanie tutaj z filmy Black Roll akurat polecamy te gadżety, ponieważ są naszym zdaniem najlepsze i utrzymanie czystości tych gadżetów jest po prostu łatwe. Jeżeli jest odpowiednio umobilizowany obliniona powięź, jest tutaj automasaż wprowadzony, to zdecydowanie lepiej wpływa to na elastyczność naszych tkanek miękkich, jak również zabezpiecza właśnie przed kontuzjami. Na pewno jednym z nich jest niedojadanie odpowiedniej liczby kalorii, a więc część zawodników niestety robi wagę głodząc się. Kolejna też część zbija zbyt dużo z wody, niekiedy nawet po 5, po 7 litrów. W związku z czym nawet jeżeli ich waga odbywa się z co najmniej 24 godziną przerwą, to i tak niestety organizm rzadko kiedy jest w stanie te straty wody odpowiednio skompensować. Dlatego też byłbym bardziej skłonny ustawić ten mikrocykl przygotowawczy troszeczkę bardziej odwleczony w czasie, przeznaczyć na niego po prostu dłuższą dawkę czasu, jak również skupić się na tym, aby odpowiednio zmiana składu ciała zachodziła tutaj w sposób odpowiedni, a więc dopalić odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, na końcu kompresować troszeczkę masę mięśniową i dopiero pozbyć się tych zasobów wody.